Tematem poprzedniego odcinka Tajemnic Cementu było wyburzanie cementowni Kraków Nowa Huta i ponowne wykorzystanie gruzu betonowego do produkcji kruszywa, które z kolei wykorzystywane jest przy budowie nowych obiektów. Ale nie tylko konstrukcje kubaturowe nadają się do takiej formy recyklingu. Takiemu recyklingowi mogą być poddane także drogi, a nawet autostrady. Ale nie wszystkie drogi. Chodzi tu o drogi betonowe. No, ja wiem, że w większości z Was, kiedy myślicie o drogach, nasuwają się na myśl drogi z nawierzchnią asfaltową i poniekąd słusznie, bo stanowią one około 95% nawierzchni dróg w Polsce. I chociaż drogi asfaltowe również mogą być poddawane recyklingowi, to z powodu tego, że asfalt traci swoje właściwości z biegiem lat, to jedynie 10-20% recyklingowanego materiału może być użyte ponownie. Okazuje się, że nawierzchnie drogowe wykonane z betonu cementowego dzięki odpowiedniej obróbce mogą być wykorzystane ponownie w 100%. Ale nie jest to jedyna zaleta dróg budowanych w technologii z nawierzchnią betonową. Wyobraźcie sobie, że drogi asfaltowe wymagają remontu co 10-15 lat. W związku z tym co 10-15 lat konieczne jest zamykanie całych pasów ruchu. Drogi w przypadku nawierzchni betonowych wymagają remontu co 30-40 lat. W związku z tym rzadziej kierowcy spotykają się z zablokowanymi pasami ruchu w związku z remontem i rzadziej też dochodzi do wypadków, ponieważ mniej robi się kolejek, które są sprawcami wielu kolizji drogowych. No i wreszcie rzecz banalna, ale w sumie bardzo istotna, to znaczy kolor takiej drogi. Ona jest jaśniejsza od tej drogi, która jest wykonana z asfaltu i w związku z tym, że jest jaśniejsza, wymaga mniej światła elektrycznego, sztucznego światła do jej oświetlenia. To wszystko sprawia, że drogi betonowe coraz bardziej zyskują na popularności. W Polsce najdłuższe odcinki dróg betonowych to autostrada A2, odcinek Nowy Tomyśl-Świecko, długości 106 km. Autostrada A4, odcinek Bielany Wrocławskie i Jędrzychowice, długości 153 km. Droga ekspresowa S8, odcinek Mszczonów-Wolbusz, długości 70 km. Jak wspominałem wcześniej, poprawnie użytkowaną drogę wybudowaną z nawierzchnią betonową można użytkować nawet 40 lat. Istnieją jednak autostrady zbudowane w takiej technologii, które są o wiele starsze. Jedną z nich jest tak zwana Berlinka, której ukończony fragment znany jest jako autostrada A6. Była to trasa budowana przez hitlerowskie Niemcy z Berlina przez Szczecin do Królewca w ówczesnych Prusach Wschodnich. Pewien problem w ukończeniu jej budowy stanowiła Polska, która wówczas w latach 30. leżała na jej trasie. Kiedy słyszycie, że pretekstem do wybuchu II wojny światowej, ataku na Polskę w 1939 roku, był spór o budowę eksterytorialnej autostrady przez teren naszego kraju, to chodzi właśnie o Berlinkę, drogę z Królewca do Berlina albo z Berlina do Królewca. Ale to był tylko pretekst, bo już w 1938 roku Niemcy wstrzymali jej budowę, robotników wysłali do wojska, m.in. do Wehrmachtu, a beton mający służyć jej budowie i nawierzchni został wykorzystany do budowy bunkrów, schronów i fabryk uzbrojenia. To właśnie Berlinkę, a dokładniej fragment południowej obwodnicy Szczecina postanowiono współcześnie zbadać, aby dowiedzieć się, jakie parametry techniczne po 82 latach eksploatacji ma droga z betonu. To było wyjątkowe badanie, ponieważ nigdy wcześniej nie analizowano nawierzchni betonowej o tak długim okresie eksploatacji. Przez 80 lat ten odcinek autostrady, który w Polsce miał być poddany przebudowie, nie był znacząco remontowany, a co więcej w Polsce od lat 90. nie remontowano w ogóle tego konkretnego fragmentu. Niektórzy twierdzili, że dobra nawierzchnia tej drogi wynikała z tego, że nie było tam dużego natężenia ruchu, ale to nieprawda. Na autostradzie A6 od wielu lat utrzymywał się duży wzrost obciążenia ruchem. W okresie od 2000 do 2015 roku zarejestrowano jego wzrost o 140%, a udział pojazdów ciężkich, które mają decydujący wpływ na proces niszczenia nawierzchni, wynosił w 2015 roku około 15%. Badanie nawierzchni Berlinki było możliwe dzięki decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, która podjęła decyzję o tym, że fragment tej autostrady ma zostać przebudowany. Inwestor ustalił, że stara nawierzchnia betonowa została przekruszona i po odpowiednim przygotowaniu wkomponowana w podbudowę nowej drogi, której nawierzchnia wykonana została z betonu asfaltowego. I wyobraźcie sobie, że wyniki tych badań okazały się zaskakująco dobre. Otóż próbki pobrane z autostrady, która była wbudowana aż 80 lat temu, dziś spełniają normy, które stawiamy autostradom o nawierzchni betonowej, kiedy po autostradach ruch jest dużo bardziej intensywny.
Najważniejsze parametry, czyli wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność oraz nasiąkliwość, mimo starej, tradycyjnej technologii wykonania i sędziwego wieku nawierzchni, osiągnęły bardzo zadowalające wyniki. Dzięki swoim bardzo dobrym parametrom nawierzchnia remontowanej A6 została użyta ponownie, po przekruszeniu, jako podbudowa nowej, przebudowanej autostrady A6. I tu warto wspomnieć, że są prowadzone specjalne badania, które analizują możliwość wykorzystania kruszywa pochodzącego z recyklingu do samej nawierzchni betonowej. Takie badania prowadzone są na odcinku A18 między innymi. Ale jeżeli chodzi o już samą nawierzchnię betonową, to trzeba pamiętać, że wszystkie substancje, wszystkie elementy wchodzące w skład takiej mieszanki muszą być najlepszej jakości, muszą mieć najlepsze parametry. One nie mogą przede wszystkim reagować alkalicznie. Znaczy nie mogą się odspajać, nie mogą pulchnieć, nie mogą powodować żadnych odprysków. To jest ważne dla bezpieczeństwa budowy i dla bezpieczeństwa użytkowników. Możliwość eksploatacji kruszyw pochodzących z recyklingu nawierzchni betonowych łagodzi wpływ budowy na środowisko, ponieważ w ten sposób redukuje się emisję dwutlenku węgla przy eksploatacji naturalnych źródeł kruszyw, no i nie eksploatuje się źródła tych kruszyw. Ta redukcja wynika m.in. z różnicy w emisji dwutlenku węgla przy zastąpieniu kruszyw naturalnych kruszywami z recyklingu, czyli przez zmniejszenie śladu węglowego przez ograniczenie transportu kruszywa z południa Polski, czyli 0,17 kg dwutlenku węgla na każdy kilometr transportowanej tony kruszywa. Redukcja wynika również z zastąpienia cementu CEM1 przez CEM3. O ile spada emisja dwutlenku węgla na kilometr drogi, zmniejsza się o 19%. Natomiast kruszywa z recyklingu to nie tylko korzyść dla środowiska. Wykorzystanie takich kruszyw znacząco ogranicza koszty budowy takiej drogi. Jak redukują się koszty ekonomiczne? Koszt wydobycia i transportu tony kruszywa to koszt około 110 zł za tonę. Przekruszenie tony na budowie to około 20 zł. Wydaje się, że ponowne wykorzystanie elementów starej drogi, starej nawierzchni w formie kruszywa, w podbudowie nowej drogi, w 100% jego wykorzystanie jest najlepszym rozwiązaniem zarówno pod kątem ekologicznym, jak i ekonomicznym, finansowym. Zastosowanie takiej technologii jest również zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącej konieczności stosowania analizy cyklu życia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, czyli takim projektowaniu i takim dobieraniu materiałów i technologii dla obiektów inżynieryjnych, które brałoby pod uwagę nie tylko koszty budowy, ale również uwzględniałoby koszty utrzymania w czasie eksploatacji, czyli przez 30 lat. Bardzo ważnym elementem takiej analizy jest przebadanie pod kątem możliwości ponownego wykorzystania elementów takiej modernizowanej drogi. To był kolejny odcinek Tajemnic Cementu. Mówiliśmy Wam o korzyściach płynących z wykorzystania betonu w budowie nowych dróg, ale także w modernizacji tych starszych, często również budowanej z wykorzystaniem betonu. Jeżeli chcecie poznać inne tajemnice cementu, zobaczcie pozostałe nasze filmy.